Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online i wiem, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka, ale też nie było za bardzo, słuchajcie, co tutaj pokazywać. Tak samo ta aktualizacja nie jest jakaś spektakularna, będziecie tu mieć po boku jej króciutki opis. No myślę, że nie ma co tak naprawdę omawiać. Alicja pomalutku się rozwija. Nie wiem, czy wiecie, ale ją rozwija tak naprawdę jedna osoba, pewnie której ktoś tam pomaga, ale to jest naprawdę hobbystycznie. Także jeżeli tutaj, wiecie, będziecie chcieli napisać, że ej, ale o, jak była znowu taka lipna aktualizacja, to pamiętajcie, że ta osoba wcale nie ma obowiązku tutaj nic robić. Dodatkowo gra jest całkowicie za darmo, także naprawdę proszę Was o wyrozumiałość. Ja sama czasem jestem zła, że nic się tu nie dzieje, ale z drugiej strony rozumiem, po prostu rozumiem, że tak musi być widocznie. No dobra, no to co? Poza tą aktualizacją, słuchajcie, ja tutaj w Alicji troszeczkę sobie pobridowałam koniki. Zaraz Wam pokażę co i jak. I planuję zrobić taki odcineczek, w którym Wam pokażę wszystko od zera, czyli coś na zasadzie Star Stable od zera. Będziemy, jakby stworzymy sobie wspólnie konto na tych nowych zasadach już, będziemy razem wbijać ten początkowy poziom, pozbieramy trochę pieniędzy, zobaczycie jak to jest po prostu zaczynać totalnie z niczym, żadnych ładnych koni, zero pieniążków i tak dalej. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego zrobiła, to dajcie koniecznie znać. Będziemy po prostu robić takie odcineczki na zmianę. Jeżeli nie będzie nic ciekawego w aktualizacji, to będę nagrywać po prostu na tym drugim koncie, które stworzymy. No dobra, no to już. Słuchajcie, a więc tak, to jest konik, którego tutaj widzicie. To jest koń, którego jeszcze jakby nie wylewelowałam, bo Kira oczywiście tutaj grała i dała radę wbić mu poziom i on jest do wystawienia, do rozmnażania. 7, 8, dobra. I teraz mamy tutaj 94 punkty i zaraz go wystawimy. I tutaj mamy kolejne dwa konisie, które też już były wystawione, także trzeba odebrać po prostu teraz za nie pieniążki. A więc szybciutko zobaczymy. Ten bardzo ładny się urodził i bardzo wysoki jest, no ale zarobił słabo, jak widzicie, mimo tego, że rodowód ma cały siwy. I tak to właśnie bywa z tymi innymi konikami. A ten ile zarobił? 60 tysięcy też niestety. No nie były to konie pierwszej klasy, że tak powiem, ale no ja wolę wystawiać wszystko, co ma pełen rodowód z tego względu, że da się na tym po prostu zarobić. No dobra, wystawimy tego... Tak jak mówiłam wcześniej, aha, nie mogę teraz, poczekajcie, muszę zmienić sobie tego konika. Kenai. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. I tego zarejestrujemy i damy go za... A, dajmy go za 25 tysięcy. Niech mają. Niech mają. Normalnie wystawiłabym go za 40, ale no niestety nie ma białej, pięknej grzywy, tylko taką szarą. Także szybciutko odbierzemy te pieniążki, które nam tutaj przysługują. Szkoda, że zabierają nam, no nie, ten podatek. Szkoda, że on jest, no ale cóż. Dobra, mamy 303 karotki i wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować jeszcze raz wybridować. Ogólnie chcę Wam pokazać jakiego, dlaczego tego wzięłam. Dlatego, że chcę wybridować właśnie z falowaną grzywą siwka, ale z taką białą, bialutką. Albo z taką falowaną, albo właśnie z irokezem. Dlatego wybieram tutaj te dwa. No i teraz lecimy na geny. W ogóle przepraszam Was za mój głos indeks. Szkoda, że ma tutaj na szybkość. Przepraszam Was za mój głos, ale pewnie się domyślacie, już znowu mnie złapała choroba. Mamy za 12, to będzie fajne. Spróbujemy, bo ma zieloną strzałkę w bok, także trzymajcie kciuki, może coś się uda. Siwa grzywa, wiem, ale tutaj wydaje mi się, że kolor tej grzywy jest trochę losowy, bo bardzo często wychodzą mi też ciemne grzywy. Takie, wiecie, bardzo ciemne. O, dostaliśmy 8 z powrotem. W ogóle chyba głosu nie ma. Poczekajcie. Coś mi się wydaje, że... Ha, wiedziałam. O nie, będzie echo teraz w mikrofonie. Dobra, to jednak przydziszę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Okej, no nieważne. Zapomniałam przełączyć na słuchawki po prostu i siedzę ze słuchawkami i jest głos z głośników. No nieważne. Raz lama, zawsze lama, jak to mówi młocia. No i nic. W ogóle taki kiedyś bardzo mi się podobał, ale właśnie też z siwą grzywą. No niestety. I słabe punkty. Brzydko, brzydko. No cóż, spróbujemy ostatni raz i będziemy szukać z jakimś innym.
doświadczajmy czegoś nowego każdego dnia. Dokładnie, zgadzam się. Okej, może poszukajmy czegoś innego, tak jak mówiłam. Tutaj mamy też, ale słabe punkty. Tu mamy za 15. Ojeju! Ojeju, jeju. Słabo, słabo, bardzo słabo. Tu za 40. Ojej. Właśnie takiego bym chciała. Może nie za tyle, ale no. O nie! Geny, kurczę, przełączyłam. Ten jest za 20. No, za 25. O! O! Możemy raz spróbować. Stracimy dużo pieniążków, ale raz nie zawsze. Kurczę. Może coś się urodzi ładnego. Jak to możliwe? No nie, bardzo dużo ludzi mówi też, że im się właśnie te konie podobają. A ja mam tak średnio. Na przykład Godziak bardzo lubi te gniade mączyste. Czekajcie, telefon. Okej, wybaczcie, już jestem. Nie, no nie będziemy tutaj, słuchajcie, ryzykować. Tak, psie. Nie będziemy ryzykować tutaj takiej gotówki, no bo troszkę mi szkoda. Nie jestem jakoś super bogata akurat teraz, więc po prostu może 20 tysięcy, no to jeszcze nie jest aż tak źle. Kurczę, ten jest ładny. Depression. Dawaj, nie zacinaj się, gro! Leć szybko, póki on ma tyle serc. Czemu depresja? Akurat takiego ładnego konia tak nazwali. Proszę, niech coś wyjdzie. Jak nie nagrywam, to zawsze mi się rodzą takie ładne konie. O, widzicie? A teraz, kurczę, nic ciekawego. No, jak to jest zrobione? Jeszcze raz weźmiemy tego. Depresja, depresja, ale wiecie. Dawaj, Kenai. No nie, nie, nie będę próbować. Widocznie nie mam dzisiaj flow do rozmnażania. No i słabe punkty się rodzą strasznie. Strasznie, masakra, nie będę. Nie, remont, nie! Tak, gdybyście się pytali, czy u mnie nadal trwa remont, to tak, nadal. Okej, czy ten koń jest wytrenowany na maksa? Tak, jest na maksa. Czy ja mam jakiegoś niewytrenowanego na maksa? Wydaje mi się, że nie, bo Kira tutaj bardzo dba o to, żeby tego nie było. Okej, czekajcie, zobaczymy, czy już coś zarobił. Jeszcze nie, no niestety. No dobra, no to co, ja szybciutko poszukam jakiegoś wyścigu i widzimy się za chwileczkę. Kurczę, dołączyłam i od razu jedziemy. I zapomniałam oczywiście kupić jakiejkolwiek zbroi, więc jesteśmy nadzy. Mam nadzieję, że nie zmniejszy to naszych szans. I teraz nie pamiętam, czy ten koń ma jakieś dodatkowe te cechy, wiecie, jak to się nazywa, zapominam zawsze. Potencjał, właśnie potencjał. No dobra, good luck. Mam nadzieję, że też nie będziecie słyszeć za bardzo echa, no bo kurczę, to by było przykre. Ale myślę, że dziś podłożę Wam jakąś muzyczkę pod tą grę, bo kurczę, no tak jak zapomniałam przełączyć, to bez sensu, żebyśmy, wiecie, tutaj grali jak nie ma nic w tle, bo tak głucho, pusto będzie. Dawaj. Przyspieszenie. I mamy tutaj trzy kółka. Aha, o nie! O nie! Ha! Oddałam, dobrze. Chodź. Mamy teraz przyspieszenie. I ja nie mogę, no zaczęło się kolorowo. Go, go. Wow, wow, wow. Powiem Wam szczerze, że ja jak jakiś czas nie nagrywam, to strasznie się stresuję. Mimo, że już tutaj na YouTube jestem tyle lat. Tutaj. Nie, oj, dobrze, dobrze, bo przynajmniej uniknęłam. Jestem tutaj tyle lat, to mimo wszystko cały czas gdzieś tam jak jakiś dłuższy czas nie nagrywam, no to takie mam, wiecie. Przed tym mikrofonem tak jakoś dziwnie się czuję. Mam nadzieję, że tego ogólnie nie słychać. Kurczę! Chodź tu! Ktoś! Szybko! Dałam jej? Dałam, czy zaraz będzie? A, oddałam! Jej! Tutaj chyba ktoś zaczyna, bo zobaczcie, ma tego początkowego konia. O kurczę, mamy Feniksa. To teraz jakby go dobrze wykorzystać. Dobra, dawaj teraz. Tam ktoś miał smoka, czy nie? Tam z przodu mają, dobra. Teraz wlecimy tu. O, chodź. Jej! To jest drugie kółko. Sąsiad, nie pukaj!
Nie pukaj mi teraz! O nie, 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 ups. No i dupa. No i dupa, chodź tu. A masz. Teraz pewnie mnie dogoni i zaraz będzie klapa. Nie, jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. Przyspieszenie. Spoko, jesteśmy na trzecim miejscu i nasze ostatnie kółeczko. Ulala. Może nie będzie najgorzej. Dobra. Proszę bardzo, oddaliśmy, teraz musimy uważać. Okej. Okay. Strasznie ciężko jest się... O, mamy Feniksa znowu! Jej! A, tu ma smoka, to też trzeba uważać. O, uwaga, nie! Bo często jest tak, że nawet niechcący łapiemy tego Feniksa. Dobra, im tu postawię, proszę bardzo. Okej. Okay. Szybko, teraz do mety! Wow, 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 wow! O nie! Serio? Kurczę! Przy brzegu! No nie jest najgorzej. Dzienne wyzwanie ukończone. 1800 dostaliśmy, wow! Sporo, sporo. Serry Wolfie. Serry Wolfie. Fajny nick. Ja już chyba tej zbroi nie mam, co one mają. Dziwne. No dobra, nie wiem, zostajemy czy... Wróć na ranczo, muszę z Tobą porozmawiać. Aha, bo ja tutaj... O, ukończyłeś wszystkie cele na dziś. Dziękuję za to, że... Aha! A bo Kira dzisiaj grała! Pewnie jej się tutaj... O, dostałam diaksy, ja mam tyle diamentów. Ja nie mam co z nimi robić, słuchajcie. Naprawdę, gdyby można było je jakoś komuś oddać, to pewnie bym to zrobiła, no bo zobaczcie, 32 tysiaki i nie mam pojęcia, co z tym robić. Zobaczymy, jak tam teraz. Wziął Cię ktoś? Nikt Cię jeszcze nie wziął. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że w sumie skoro nam nie wychodzą siwki, to spróbujmy zrobić sobie karuska. Może tutaj coś się zmieni. Salwador jest zawsze moim takim koniem, którego biorę do, że tak powiem, rozrodu. Uuu, sfalowaną! I ma potencjał rzekomo. Zobaczymy. Za 10k? Dawaj! Za 10k to... A widocznie dobrze tutaj trafiliśmy. W ogóle jeśli chodzi o wyścigi, to ja bardzo rzadko je robię, naprawdę. Ja jak wchodzę na Alicję, to z reguły jest tak, że siedzę przy tym bridowaniu i potem mam właśnie tak, że brak pieniędzy, zobaczcie. I trafił się taki o, ziemniaczek z białą grzywą. Będzie miał falowaną? Nie, taką zwykłą. Bądźmy przyjaciółmi i razem stańmy się silni. Nie. Spróbujmy jeszcze raz. Bo widzę, że nadal ma tyle tych serduszek, więc jest spoko. I nadal jest za 10k, więc rzadko się zdarza, żeby za 10k ktoś takiego konia wystawił. Przynajmniej ja się nie spotkałam z czymś takim. No, co ty powiesz, łaciatek. I będziesz miał dobre... Wow, prawie max punktów! Garion. Dobra. Pokaż, jakie masz. Pokaż się. No i krótka grzywa, kurczę. Och, czy muszę dzisiaj biegać? Dobrze mi się tu tak leży. No spoko, ale... Powiem Wam, że ten koń chyba nie ma za dobrych genów, bo już by coś tam wyszło innego, tak mi się wydaje. Tutaj też są, zobaczcie. O, Sans! Sans, serio? Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą. Podejrzewam, że jakaś... Jakieś 80% mojej widowni będzie wiedziało, o kim tutaj pomyślałam. No nie, no nie, no nie, nie mam dzisiaj szczęścia, słuchajcie. Ale ładną masz grzywę i będziesz miał słabe punkty. I akurat ten, który mi się w miarę podoba, ma słabe punkty. Po co wzięłam błyskawiczny? Nie wiem, nie wiem. O nie. Cieszę się, że mam inteligentnego trenera. O nie, wiecie co, ja go chyba zostawię jednak. Albo nie. Dobra, wypad. Szybko, Alicja, szybko. Działamy, działamy. Nie ma tutaj... bubble. Dobra, dodamy go. 197 tysięcy. No to możemy spróbować. Takiego bardzo bym chciała. W ogóle bardzo mi brakuje miejsc na konie. Chciałabym, żeby było ich więcej.
bo chciałabym mieć... Kurczę, no jeszcze jest jeszcze sporo maści i w ogóle takich kombinacji z grzywą różną i tak dalej, wiecie. O nie. Które chciałabym mieć i tych miejsc jest wciąż za mało. Alden. Jaką masz grzywę? O, kiedy widzę rozrzeszony ogień, myślę o pieczonych marchewkach. No proszę. A ja myślę, że zaraz stracę cierpliwość. Nie ma nic tutaj ciekawego. Za 12 tysięcy, a tu za 25. Sporo. Elmo! Ten jest spoko i za 10k. No, widzę, że tutaj... O, wow, za 15 tysięcy, ale słaby, kurczę. Znaczy słaby dla mnie, bo ja szukam tutaj z reguły na kontrolę, więc... No, tu już się zaczynają wysokie ceny. Tu mamy coś za 10, ale słabe. O, Lidia! Ej, za 10k? Kurczę, nawet gdyby mi się urodził, słuchajcie, z takim ogonkiem króciutkim, to bym się ucieszyła, bo akurat taka kombinacja, że wiecie, i rokes, i krótki ogon jest spoko. Podoba mi się. Bardzo ładną ma odmiankę też ten konik. Więc? Więc się urodzi ziemniak! Czemu nie? Z tą najbrzydszą możliwą odmianką. Oczywiście według mnie. I z punktami godnymi pożałowania. O, pięknie. O, proszę, delikwent na celowniku. Masakra, naprawdę masakra. Nic się ciekawego, słuchajcie, nie rodzi. Jeszcze raz zrobimy z tą Lidią. Jedyne, co przekazała, to ten krótki ogon. Może jak się nie będę odzywać, to coś wyjdzie. O, proszę. O, kary. No dobra, odmiankę już tutaj... O, max punktów, dobrze. Pako, nie, duch, może być. Proszę mi Irokeza. Nie! No nie, a jaki masz opis? Kiedy topi się lód, nadchodzi wiosna. No świetnie, wystawię cię pewnie za 10k i tyle. No nie, gdzie ten twój Irokez? Ale wiecie co? Słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł. Taki myk zrobimy, chociaż pewnie to będzie... Może z tym? Dobra, zobaczymy. Bo teraz na pewno urodzi się z niższymi punktami. Ale może. Bo bliżej do Irokeza niż dalej. Nie, niestety nie. O, i 50 diaksów i 7000. No to jeszcze raz możemy spróbować na przykład z tym. To takie trochę niezdrowe związki, ale dobra. Duch i Lidia. Ogon mu zostaw, daj mu tylko swoją grzywę. Cała reszta może zostać. No pięknie, no dobra, nie będę tutaj już tracić pieniążków. Skoro nie pasuje, to nie pasuje, nie mam dzisiaj dnia najwidoczniej. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to też dajcie znać. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła to, o czym mówiłam na początku, to też dajcie znać. A tymczasem ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!